Cześć, siemanko, witam was w kolejnym odcinku. Słuchajcie, zaczniemy dzisiaj tak trochę nietypowo. Mam do was prośbę. Jeżeli jest ktoś wśród was, kto chciałby wesprzeć mój kanał, chodzi mi o pozyskiwanie funduszy na wyjazdy wędkarskie, żeby jakieś fajne filmy ponagrywać. Bardzo bym chciał w tym roku wyjechać na Czorsztyn. Właśnie na coś takiego zbieram sobie pieniądze. Bo to troszkę, powiem wam szczerze, kosztuje. I sam wyjazd, sam dojazd, zezwolenia, to wszystko naprawdę, jeszcze jak się jedzie na krótko, to te zezwolenia szczególnie drogo wychodzą. Słuchajcie, wypuściłem teraz maski. Bo jak wiadomo, w tej chwili w całej Polsce mamy czerwoną strefę i w maskach, czy nam się to podoba, czy nie, trzeba chodzić, żeby nie dostać mandatu. Słuchajcie, wypuściłem maski ze swoim logiem. Myślę, że to jest rzecz, która się może wam przydać tak na co dzień. Maska jest zrobiona z materiału wysokiej jakości. Zobaczcie, tak wygląda z moim logiem tutaj. Zamówiłem ją z tej firmy, którą mam tutaj, tą koszulkę, tą bluzę Perch Specialist, co chodzę w niej. Dwuwarstwowa maska, słuchajcie. Od środka taki fajny, szary materiał, bardzo przyjemny dla skóry. Jak zakładamy, to nie drażni w ogóle. Tak jak powiedziałem, dwuwarstwowy, można to prać, można to prasować. No i system zakładania jest to bardzo fajne, bo jest to komfortowe. Zobaczcie, tutaj mamy takie stopery na paskach. I tą maseczkę zakładamy tak, że nie mamy założonej za uszy, tylko już wam pokazuję, jeden ten paseczek zakładamy sobie tutaj z tyłu, że mamy na szyi i tutaj z przodu oczywiście tymi stoperami tutaj z tyłu sobie regulujemy docisk, możemy sobie to poluzować, żeby łatwiej było oddychać, możemy sobie to bardziej przycisnąć, żeby bardziej do twarzy dolegało, to już tam jak komu wygodnie. No i mówię, słuchajcie, cena takiej maseczki 39,99. Można zamawiać te maski u mnie na maila. Tutaj w opisie rozwiniecie sobie opis pod filmem, tam podam wam adres mailowy, żeby można było złożyć zamówienie na taką maskę. Będzie wysyłane pocztą. Oczywiście cena maseczki plus koszt wysyłki. Zobaczę, postaram się jak najtaniej, żeby ta wysyłka wychodziła. I z góry od razu dziękuję, jeżeli ktoś się zdecyduje na kupno takiej maski, bardzo mi pomoże, bo tak jak powiedziałem, zbieram sobie pieniądze na takie wyjazdy, a w obecnej sytuacji wiecie jak jest, ciężko pozyskać jakieś środki dodatkowe, ludzie tracą pracę, więc też oczywiście nie nalegam, tylko kto by mógł mi pomóc, to niech pomoże, mówię z góry, od razu dziękuję. No i słuchajcie, dobra, ściągamy maskę. Tak jak mówiłem ostatnio, wybrałem się znowu na te Okonie szukać tych większych. Udało się, słuchajcie, na kanale żerańskim. Znalazłem takie miejsce, bo wcześniej łowiliśmy, sobie szliśmy, rzucaliśmy. Jakieś mniejsze się trafiały. I trafiłem, słuchajcie, na takie miejsce, że stanąłem i od pierwszego rzutu na początku w każdym rzucie branie. Oczywiście łowione jest na odcinku No Kill na kanale żerańskim. Jak wiemy, tam nie można mieć siatki, tych ryb nie można przechowywać w siatce. Dlatego to już były takie fajne okonie między 25 a 28 cm. Naprawdę, zobaczycie sobie, bardzo fajne, już takie niektóre przypasione brzuszki. Bardzo silne ryby, już w dobrej kondycji. Tylko niestety, no jak wypuszczałem te ryby jedną za drugą, to po prostu coraz rzadziej były te brania, aż później całkowicie ustały, czyli okonie pewnie gdzieś odeszły. Bo te większe niestety, jak wiemy, po wypuszczeniu potrafią odprowadzić całą ławicę. Ale fajny znak, że okonie się już pogrupowały, że już możemy rzucać praktycznie w jedno miejsce, jak trafimy i można z jednego miejsca wydłubać naprawdę parę fajnych, przyzwoitych rybek. No i żrą, teraz żrą, bo już czują, że idzie zima. Coś mi się wydaje, tak powiem wam szczerze, jak obserwuję przyrodę w tym roku, że ta zima może przyjść w tym roku trochę wcześniej, niż nam się wszystkim wydaje. Tak, z moich obserwacji. Słuchajcie, korzystajcie, teraz jest dobry sezon, dobry czas na łowienie drapieżników. Woda teraz opada na Wiśle, myślę, że niedługo znowu będą wypady na Wisłę. Może za sandaczem się uda parę razy wyskoczyć. No, będziemy kombinowali, żeby połowić, żeby tych ryb gatunkowo połowić jak najwięcej, nie tylko okonie, ale chciałbym jeszcze połowić trochę szczupaków w tym roku. No do grudnia, do końca grudnia mamy czas, że tak powiem, tak? Później już od stycznia zostaną tam tylko okonie i to jeszcze na przynęty niestety tutaj w okręgu mazowieckim do 5 cm, więc nie poszalejemy za bardzo. Słuchajcie, nie przedłużam, zobaczcie sobie jak połowiliśmy. No i co?
jeszcze raz mówię, z góry dziękuję tym osobom, które by się zdecydowały wesprzeć kanał. No co, słuchajcie, do zobaczenia gdzieś nad wodą. Udało się przekroczyć 4000 subskrypcji, też na dniach zrobimy jakiś fajny konkursik. Będą fajne też rzeczy do wygrania. I co? Zapraszam do oglądania, subskrybowania, komentowania, łapki w górę, w dół. Jedne i drugie są dla mnie ważne, bo to jest wasza opinia. Nie lubię tylko hejtu, jeżeli będą hejty, to będę je usuwał. Nie chcę mi się nawet dyskutować z takimi ludźmi. Słuchajcie, pozdrawiam jeszcze raz wszystkich, dużo, dużo zdrowia i do zobaczenia gdzieś nad wodą. Hej! Jest! Pierwszy rzut! I to ładny! I to najładniejszy będzie! Jaki gruby! Już zaczynają żreć! To chodziło o te 3 cale, Adam! Następny. I też ładny. Nie, no łów na Twitcha. No powiem wam, że dzisiaj okonie dopisują. Chyba już się pogrupowały. I teraz będziemy ciachać je. Piękne oksy, słuchajcie. Piękne okonie. Zobaczcie, piękne. Już grube. I 3-calowa guma teraz. Już nie ma się co bawić drobniej. No oddaj gumkę. Nie ma co.
Nie no, jazda jest niesamowita, słuchajcie. Fajnie. O, same grubaski. Super. Szitalowe gumki robią robotę. Coś niesamowitego, w każdym rzucie jest, słuchajcie, ryba. Super. No ta jest najmniejsza chyba jak do tej pory. Ale walą bez problemu. Jedna spadła, druga wzięła. Niesamowite łowienie takie. Następny. Idziesz tutaj? Następny, słuchajcie, no Eldorado. No chodź tu! Mówię, tutaj biorą prawie w każdym rzucie zbranie, to ty będziesz stał i będziesz eksperymentował. Tutaj nawet na wprost. To są brania, takie brania, a nie. To tu trzeba uważać, bo są rośliny przy brzegu i one chcą w nie wchodzić. No to już wiesz, który taki? Zobaczysz na filmie. Już to tak rzut ryba. I tu jest szansa właśnie na dużego, bo widzę, że tutaj nie stoją te maluchy. Thank you.
same korki nawet, wiesz. O, teraz jak przywali, jest. O, taki strzał, wiesz, konkret. No, te roślinki tutaj kombinuje. Też taki, jak nie większy jeszcze. Zobacz. Nie, no tutaj miałem, tu rzucałem, wszędzie mam brania, za każdym razem. Zobacz. Ale muszą ewidentnie duża guma. Jak widziałeś, ja przecież tutaj zacząłem od małych gumek. W ogóle nawet nie było dotknięcia. Bardzo dobry kolor. Nie, no przecież ja sobie poradzę. Ja to nie ty, Adam. Jest. No kij ładnie pracuje, powiem ci, no na takich okoniach to ten kij już super, nie? Chciał wejść w zielsko, zobacz. No ja już tutaj, no takich to mówię ci, no zobaczysz, mówię później na filmiku. Ładne już okonie. To już są ładne, co? Nie, jak będzie taki wyraźnie duży, to bym zmierzył. Te to takie do 28 mi się wydaje. Krzaki. Znaczy, no trzeba bardzo uważać, bo one, wiesz, tutaj tak i odbijają w to zielsko, nie? Wiesz, że wszystkie są podobnie zacięte w ogóle? Zobacz, aż do góry poszedł. Drugi najmniejszy, zobacz. Takie najmniejsze, nie? No wszystkie tak. Tak jakby one, nie wiem, to zasysały z dna i tak się wbija im bokiem, nie wiem. Zobacz, jaki znowu grubasek. Tak. No, daje fajne rybki. No to zmień jeszcze kolor, nie masz innych? Tylko co, nie masz? Jaki brązik, no. Skąd ty wziąłeś brązik? To jest taki... Aha. Kolor cynamon. Taki coś ma.